Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w pierwszym odcinku Wideologa, który zatytułowaliśmy Pokochaj życie bez kredytu, przede wszystkim z uwagi na to, że jest bardzo duże zainteresowanie zarówno samą akcją, jak i też dziejącymi się na bieżąco sprawami z życia frankowiczów, co też powoduje, że trudno jest tak na wszystko odpowiadać ad hoc, dlatego też stwierdziliśmy, że nagranie takiego Wideologa będzie korzystne dla Państwa, bo będą mogli Państwo dużo ciekawych informacji, mam nadzieję, się dowiedzieć. Żeby nie przedłużać, zaczynamy od najczęściej zadawanych pytań, zagadnień, które się pojawiają przede wszystkim na naszym blogu, czy też biorąc pod uwagę inne zapytania, które trafiają mailem. Przede wszystkim trzeba odnieść się chyba najważniejszej rzeczy, czyli na czym polega to zawiązywanie rezerw odnośnie banków i przez to, czemu ma służyć taka komunikacja w stosunku do frankowiczów, wykonywana przez banki, oczywiście przez agencje, które są zatrudnione w celu tylko takim, żeby odłożyć decyzję, na pewno nie zaniechać ostatecznie, ale odłożyć decyzję frankowiczów o pozwanie banków. Otóż, jak już wielokrotnie wspominaliśmy w różnych naszych materiałach, frankowicze na pewno nie powinni się obawiać niczego, co wiązałoby się z jakimkolwiek ze strony banków rewanżem, mówiąc wprost, nie mają się czym przejmować, biorąc pod uwagę brak możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu chociażby jakichś kapitałów, jakichś korzystania z tych kapitałów, biorąc to szczególnie, że na chwilę obecną banki jako przedsiębiorcy mają przedawnione swoje roszczenia, to jest jakby jedna zależność. Druga zależność, że jeżeli sąd by stwierdził, że takiego rodzaju faktycznie okoliczności zachodzą, to by prowadziło tylko właśnie do tego, że strony musiałyby się rozliczyć kapitałami, więc zamiast płacić horrendalnych sald kredytów, które na chwilę obecną niestety są na rachunkach frankowiczów, no to tak naprawdę wystarczyłoby się rozliczyć z jakimś, powiedzmy, kapitałem, który pozostał do spłaty, o ile pozostał, bo w wielu przypadkach frankowicze już dawno spłacili kapitał, który pierwotnie otrzymali od banku, a banki chcą jeszcze więcej, jeszcze więcej. Niestety nie ma co liczyć na jakiekolwiek ugody. Właśnie co do ugód jeszcze przechodząc, ostatnio klienci, którzy są nawet już w sądzie, informują o tym, że dzwonią banki z propozycją ugody. Ale cóż to za ugody są? Ugody, nie mniej, nie więcej, tylko zapytanie, czy dana osoba byłaby chętna na ugodę, jeżeli tak, to na jakich warunkach. Czyli można powiedzieć, nie dotyczy to absolutnie żadnych konkretnych okoliczności, żadnych konkretnych propozycji, a jedynie co, to chodzi o grę na czas, chodzi o pewnego rodzaju okoliczności związane w szczególności z tym, aby klient miał więcej do myślenia, żeby tak naprawdę nic, co na chwilę obecną istotne, czyli jakiejkolwiek propozycji ze strony banku, nie padały ze strony banków. Są to po prostu również obliczone na, powiedzmy, plotki, jakieś kolejne czynności, które rzekomo mają doprowadzić do tego, że banki będą się chciały dogadywać z kredytobiorcami. Natomiast no, prawda jest taka, że na chwilę obecną, a już 450 spraw jest prowadzonych przez nas, nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby gdziekolwiek znaleźć jakieś sensowne, ja już nie mówię, że całkowite, ale sensowne porozumienie. Ponadto również dowodem na to, że banki liczą się i to poważnie z przegranymi, jest to, że zawiązują ogromne rezerwy. Te rezerwy są już w zasadzie liczone w miliardach, a tak naprawdę te rezerwy to nic innego jak przyznanie się do tego, że w przyszłości trzeba będzie jednak zapłacić te pieniądze frankowiczom, natomiast oczywiście zapłacić tylko tym, którzy pójdą do sądu i wygrają sprawę na podstawie prawomocnego wyroku. Co jest, pojawia się bardzo dużo pytań na temat tego, co jest prawdziwe w komunikacji banków w sprawie frankowiczów. No to jest pytanie trochę postawione przewrotnie, bo każdy tutaj, biorąc pod uwagę przynajmniej osoby, które się na co dzień tym zajmują, wiedzą, że w tej komunikacji ze strony banków nic prawdziwego nie ma. Natomiast no, trzeba sobie powiedzieć tak, na pewno banki starają się zrobić wrażenie. To przede wszystkim słowami, ustami związku
stanowisku banków polskich. Ponadto jeszcze wydaje mi się, że wieloma publikacjami sponsorowanymi w szerokiej prasie czy też w telewizji. No oczywiście jakby z tej perspektywy trzeba powiedzieć tyle. Jeżeli banki chciałyby jakkolwiek i faktycznie się dogadywać z kredytobiorcami, no to na pewno w pierwszej kolejności poszłyby do tych, którzy są w sądzie. To do tego nie ma żadnych wątpliwości. Skoro na chwilę obecną 0% osób, które są w sądzie, które są nam znane, dostały konkretną propozycję, taką opartą faktycznie na korzyściach, a nie na przykład na przewoltowaniu kredytu w dniu dzisiejszym na złotówki, powiedzmy 5 groszy taniej niż średni kurs NBP, co tak naprawdę nie zmienia nic, bo wciąż jest to ogromne saldo, no to tak naprawdę w tej chwili nie widać żadnych okoliczności, z którymi moglibyśmy się, mówiąc wprost, zgodzić, tym bardziej, że wychodzimy z założenia, że i tak sprawy w sądzie będą wygrane, bo pokazują ostatnie statystyki, które dotyczą, można powiedzieć, okresu czwartego i kwartału zeszłego roku, czyli 2019 i to, co już teraz mamy w pierwszym kwartale 2020, że blisko 88 w tej chwili procent spraw jest wygrywanych, przy czym nasze prognozy, i to są prognozy, proszę uwierzyć, że naprawdę spokojne, mówią o tym, że prawie 95% spraw powinno być wygranych w tym roku i o tyle, o ile jeszcze powiedzmy 3-4 lata temu nikt by w to nie uwierzył, natomiast na chwilę obecną wydaje się to po prostu na wyciągnięcie ręki, więc można powiedzieć, że jesteśmy w ogromnej przewadze wobec tego, no wprost mówiąc, te najświeższe wyroki uczą nas po prostu tego, a w zasadzie banków, przedstawiciele banków powinni się nauczyć trochę pokory, bo biorąc pod uwagę to, co się w tej chwili dzieje w sądach, absolutnie nie widzę żadnej możliwości, żeby ta linia orzecznicza mniej czy bardziej ugruntowana, ale jednak pozostała korzystna dla frankowiczów. Pytania również odnośnie tego, dlaczego nie warto bać się pozwania banku. No, w zasadzie nie ma żadnych konsekwencji negatywnych pozwania banku. Biorąc pod uwagę nawet scenariusz oddalenia powództwa, no to w zasadzie sytuacja zostaje taka, jaka na dzień dzisiejszy dotyczy wielu set tysięcy polskich rodzin, czyli w zasadzie nic się nie zmienia. Oczywiście pozostają jakieś koszty do pokrycia, czy to koszty kancelarii prowadzącej sprawę, czy to koszty drugiej strony, natomiast absolutnie nie jest to aż tak duże ryzyko, a w szczególności jakieś ogromne koszty, żeby nie zdecydować się na to, żeby pozwać ten bank. Oczywiście ze strony banku nie ma, tak jak powiedziałem też na wstępie, żadnych okoliczności, które by prowadziły do tego, że bank mógłby się w jakikolwiek sposób zemścić, mówiąc kolokwialnie. Czy obawy frankowiczów dotyczące upadłości banków są uzasadnione? No, w zasadzie nie ma to żadnego znaczenia dla procesu sądowego, no bo wytoczone powództwo wcześniej czy później zakończy się prawomocnym wyrokiem, a upadły bank będzie miał likwidatora, będzie miał jakiś majątek, masę likwidacyjną, no i oczywiście z tych kwot będzie oczywiście też możliwość potencjalnie odzyskania tych pieniędzy, no nie mówiąc o tym, że tak jak wcześniej już wskazywałem, są rezerwy i te rezerwy i tak będą przecież funkcjonowały. Czy wygrana z bankiem oznacza zwrot pieniędzy? No to też zależy od tego, jaki będzie ostateczny wyrok, ostateczne rozstrzygnięcie. Mamy w tej chwili do czynienia z kilkoma rodzajami rozstrzygnięć. Oczywiście przy nieważności umowy najważniejszym elementem jest to życie bez kredytu, czyli nieposiadanie w ogóle już salda kredytu. Natomiast co do zwrotu pieniędzy, to zależy od tego, jakie podejście przyjmie sąd, a w szczególności też, jak będzie wyglądało orzecznictwo Sądu Najwyższego, które również w tym roku powinno być już ustalone, przy czym to też nie jest jakby problem, bo nawet jeżeli będzie taka sytuacja, że klient nie otrzyma żadnych pieniędzy, to wówczas taki kredytobiorca może bez problemu w sposób prosty wypisać bank z hipoteki. Bez pieniędzy też da się żyć, natomiast najłatwiej jest żyć po prostu bez kredytu. Co jeszcze oznacza? No, w tym przypadku można powiedzieć, że jeżeli mamy do czynienia przede wszystkim z kredytem indeksowanym, możemy mówić o odfrankowaniu. Przy odfrankowaniu w zasadzie zawsze jest zwrot pieniędzy. To jest jakby jedna okoliczność. Druga okoliczność to jest spadek salda, czyli przeliczenie na nowo kredytu bez franków w złotówkach. Najczęściej te zwroty to są około 1/3 kwoty, które do tej pory się wpłaciło. No i saldo spada również o 1/3, przy czym najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nie mamy już żadnego uzależnienia od franka, czyli kredyt nie jest w żaden sposób powiązany z ryzykiem. Generalnie pytania, można powiedzieć, też dotyczą całej procedury związanej z doręczeniem
zarówno pozwu dla banku i w tym przypadku konkretnym chodzi o to, jak do tego doprowadzić. No, powiedziałbym tylko tyle. No, dróg jest wiele. Na pewno pierwszą drogą jest to, aby na spokojnie wybrać kancelarię, która będzie prowadziła tą sprawę. Kolejnym elementem jest to, że trzeba wybrać odpowiedni sposób finansowania, dlatego że jest mnóstwo różnego rodzaju sposobów na finansowanie takiego procesu. No, a w szczególności można też się o wiele dowiedzieć, dlatego też organizujemy webinaria, kawę z ekspertem, mamy zarówno blog, jak i fora na Facebooku i w innych miejscach. Także tutaj w zakresie otrzymania wiedzy i otrzymania tak naprawdę potrzebnych informacji, no powiem tak, no mechanizmów zdobycia rzetelnej i wiarygodnej informacji jest wiele. Są też publikacje, są e-booki. No, tak naprawdę, jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu, może się w to bardzo dobrze zagłębić. Natomiast ten, kto ma mniej czasu, wystarczy, że wybierze odpowiednią kancelarię, odpowiedni podmiot, który się tym zajmie. I tutaj zwracam przede wszystkim uwagę na to, żeby nie korzystać i nie kierować się przede wszystkim niską ceną. Proces jest bardzo pracochłonny i długotrwały, wobec tego ten, kto proponuje niskie wynagrodzenia, a w szczególności w ogóle nie zależy mu na success fee, pokazuje, że tylko chce w jakiś tam sposób nakłonić osoby bez posiadania wiedzy. Oczywiście ja generalizuję, ale prawda jest taka, że znając koszty prowadzenia takiego postępowania, no niektóre ceny już na pierwszy rzut oka jawią się i przedstawiają się jako absolutnie, nazwijmy to, nieuczciwe. Po czym poznać dobrą kancelarię? No, to naprawdę jest trudne pytanie. No, jakby z perspektywy doświadczenia, na pewno mówiąc przewrotnie, nie można brać pod uwagę kancelarii, które dopiero zaczęły tą walkę. Mówię o tym dlatego, że walka z bankiem to jest też zdobywanie doświadczenia, to jest zdobywanie pewnego rodzaju wiedzy i umiejętności dotyczących przede wszystkim dynamicznego prowadzenia takiego procesu, odpowiedniego podejścia logistycznego, no a z drugiej strony to ma wpływ właśnie na ostateczny wynik, czyli można trafić również na kancelarię, która w zasadzie poprzestanie na dochodzeniu roszczeń, chociażby z tytułu odfrankowania, przy czym inna kancelaria w tym samym czasie za te same środki i nakłady mogłaby unieważnić tę umowę, czy w ogóle korzystniej doprowadzić do korzystniejszego wyroku. No i ostatnie zagadnienie, myślę, że też takie dosyć popularne, to jest w jaki sposób najczęściej frankowicze mają obawy i wątpliwości odnośnie tego, co się dzieje w sądzie i w ogóle ryzyk związanych z podejmowaniem takiego procesu przeciwko bankowi. No sporo jest różnego rodzaju opinii na ten temat. Na pewno te obawy zmieniły się, a raczej zakres tych obaw zmieniły się z perspektywy lat. To znaczy jeszcze 4 lata temu obawy były wielkie. One dotyczyły w zasadzie wszystkiego. Łącznie z tym, że z bankiem się nie da wygrać, co dzisiaj już wydaje się i jawi się jako po prostu humorystyczna opowiastka. Natomiast tak naprawdę prawdziwe na dzień dzisiejszy obawy frankowiczów dotyczą potencjalnych ryzyk związanych z kontrą banku. Tak jak powiedziałem już wcześniej, raczej na chwilę obecną nie ma co się spodziewać jakiegoś praktycznego zagrożenia z tej strony. Biorąc pod uwagę też inne wątpliwości, no to należy wskazać to, bo to są oczywiście propagowane informacje przez banki, że nie da się odzyskać pieniędzy po wygranym procesie i inne tego rodzaju okoliczności. No, trudno mi tutaj wprost powiedzieć i ocenić to ostatecznie, czy wskazać wszystkie potencjalne obawy, natomiast no, na pewno tym takim przeważającym jest to, że ludzie niestety bardzo dużo czytają informacji sponsorowanych przez banki, no a te wiadomo są tak specjalnie przygotowane, żeby raczej frankowicz się bał, niż żeby był zachęcony do walki z bankiem. Stąd też nasza rzetelna, moim zdaniem, informacja, którą przekazujemy w zasadzie codziennie. Przedstawiamy zarówno uzasadnienia wyroków, sygnatury, wszystkie okoliczności, które związały się z danym procesem. Przedstawiamy również drogi, jakimi frankowicze mogą iść, żeby ten odsetek spraw, bo na chwilę obecną tylko 5% frankowiczów poszło do sądów, żeby on
wzrósł. Moim zdaniem on w tej chwili będzie rósł i to znacznie, lawinowo nawet bym powiedział bardziej niż do tej pory, z uwagi przede wszystkim na dwie okoliczności. Po pierwsze, ogromna liczba prawomocnych wyroków. Po drugie, te prawomocne wyroki są już w bardzo dużej mierze korzystne, a moim zdaniem warto spróbować przynajmniej zobaczyć, na czym polega taki proces i dać sobie trochę czasu na to, żeby i poświęcić tego czasu, żeby zgłębić temat, bo to nie są tak naprawdę na przekór trudne sprawy. Są one oczywiście nowe, jak wszystko co nowe nie jest do końca jasne, przynajmniej na pierwszy rzut oka, natomiast z drugiej strony patrząc, moja dewiza jest taka, że zanim nie zgłębimy jakiegoś tematu, to tak naprawdę nie będziemy w stanie się na temat ten czy inny wypowiedzieć, dlatego proponuję raczej na początku zgłębić temat, a do tego, tak jak powiedziałem, też jest ogromna duża ilość, ogromna liczba materiałów i też źródeł wiedzy w tym zakresie i po prostu wówczas relatywnie na spokojnie, na chłodno zdecydować, bo tak naprawdę wiele kredytów na chwilę obecną okazuje się, że mogą być to kredyty pokoleniowe, jak to się mówi wprost, czyli takie, które później przejmą dzieci, przy czym te kredyty będą najczęściej bardzo w dużych przypadkach, w wielu przypadkach większe niż zadłużenie, niż po prostu wartość nieruchomości objęta tym zadłużeniem, tą hipoteką. Więc można powiedzieć tak, z jednej strony robi się to dla siebie, z drugiej strony robi się to też na przyszłość, myśląc o tym, że kurs cały czas rosnący, dzisiaj znowu rośnie, jest mimo wszystko dosyć takim istotnym wskaźnikiem, żeby jednak pomyśleć o tym, czy nie warto się uwolnić od tego ryzyka, bo ja nie wiem, jaki kurs będzie w przyszłości, ale wiem, że cały czas przynajmniej w 500 000 wciąż kredytów to ryzyko jest i tak naprawdę nie wiadomo, na czym można bazować w przyszłości, czy za 2, 3, 4 lata ten frank będzie po 5, czy po 3. Oczywiście każdy by chciał, żeby było po 3, natomiast no, prawdopodobieństwo tego, że spadnie, jest oczywiście niewielkie, skoro przez już ponad 12-13 lat rośnie. Także tutaj powiem tak, no, obawy raczej bym widział przed tym, żeby nie pójść do sądu, a nie przed tym, żeby do tego sądu pójść. Natomiast tak jak powiedziałem, każdy na chłodno powinien podjąć decyzję sam i my zapraszamy do tego, żeby zastanowić się, czy to jest warte zachodu, a jeżeli warte zachodu, to żeby faktycznie wybrać sobie odpowiednie osoby do tego, żeby poprowadziły rzetelnie tą sprawę i dynamicznie, co najważniejsze, w sądzie. Także na dzień dzisiejszy dziękuję. Vlog miał być krótki, treściwy i jest, mam nadzieję. Zapraszam do kolejnego odcinka. Do widzenia.